Moja przygoda z gębiami tak naprawdę na dobre zaczęła się w 1997 roku, gdzie wstąpiłem do oddziału Dęblin. Trwała ona do 1999 roku, także zbyt bardzo nie zdążyłem nacieszyć się tą hodowlą. Gdzieś na filmikach trafiłem na Andreasa Drapę, gdzie dość mocno zacząłem nabywać od niego te gołębie. Interesowały mnie tylko i wyłącznie gołębie po tych najlepszych gołębiach, czyli tak jak w tamtych latach Karl Czemp, Ronaldo, Maja. Te gołębie no nie były zbyt tanie, nowe czasy, także też stopniowo starałem się nabywać i lotować tymi gębiami. No, po krótkim czasie w miarę zaczęły się pojawiać jakieś tam delikatne sukcesy, pierw na skalę sekcji, jakiś tam wicemistrz, później bodajże przez 3 lata z rzędu mistrz, jakieś tam najlepsze lotniki, później doszedł do tego oddział. W oddziale również powolutku zacząłem piąć się coraz wyżej. Oddział dość mocny, dużo ludzi, spora konkurencja, ludzie, którzy hodowcy, którzy łapią się w mistrzostwach Polski, tak jak Tadeusz Zobel. Także tutaj postać numer jeden. Po jakimś czasie zapoznałem się również z Tadeuszem Zoblem. Nawiązaliśmy jakąś tam fajną współpracę. Dużo rzeczy mi opowiedział, naświetlił, ukierunkował. Jak również zacząłem nabywać od niego pojedyncze gołębie, gdzie też bardzo fajnie, stosunkowo szybko odwdzięczyło się to jeszcze fajniejszymi wynikami. No właśnie, a te wyniki? Największy sukces twojej hodowli to? Najlepsze wyniki w mojej historii, oprócz mistrzostw oddziału, mistrzostw okręgu, gdzieś tam piątych lokat w rejonie, przede wszystkim dwie lokaty w mistrzostwach Polski. Było to w 2019 roku po lotach gołębi młodych, gdzie udało mi się uplasować na 23 pozycji, i w tamtym roku, czyli w roku 2022, gdzie w kategorii A udało mi się w mistrzostwach Polski uplasować w granicach tam 40 miejsca. Oprócz tych dwóch super wyników były również inne, bardzo fajne, bardzo przyzwoite na tle oddziału. Głównie to są kategorie, kategoria A, kategoria B. Na tle oddziału, tak jak wspomniałem, na tle okręgu, niejednokrotnie gdzieś tam piąte, szóste, ósme miejsce, czy to oddział Dęblin, okręg Lublin, czy oddział Gniezno, okręg Puławy, no na chwilę obecną oddział Kozienice, okręg Warszawa, także zobaczymy, jak będzie dalej. Tegoroczny sezon tuż przed nami. Czyli sukcesów, można określić, było sporo.
No dwa takie naprawdę super, super. Pozostałe bardzo, bardzo, bardzo przyzwoite, także. Dokładnie. Mariusz, za nami twoje gojemniki lotowe. Opowiadaj, co to za gojemniki od może pierwszego przedziału. A tutaj widzimy akurat pierwsze trzy kosze, to jest gojemnik lotowy dla gołębi młodych, również z wolierką. Także tu są, tak jak mówię, gołębnik młodych. Następny przedział z pojedynczym koszem jest to przedział dla samiczek lotowych wdów. I kolejne trzy kosze, tu znajdują się w sezonie samczyki lotowe, czyli wdowce. Przedsionek łączący pozostały gołębnik. No i tutaj w tym gołębniku znajdują się gołębie rozpłodowe. Te gołębie, które gdzieś tam udało mi się nabyć z polskich lub zagranicznych hodowli. Tak jak już wcześniej wspominałem, Tadeusza Zobla, Andreasa Drape, Eli Karimburga, Hugo Battenburga. Także tak to u mnie wygląda. Czyli jednym słowem, to właśnie w tym gołębniku, który jest po mojej lewej, po twojej prawej, są te wszystkie najważniejsze gołębie rozpłodowe, które dają ci te sukcesy. Częściowo tak, w tym gołębniku, aczkolwiek kilka takich bardzo ważnych par jest w środkowej części, w specjalnych boksach, odseparowanych od innych gołębi. Dzięki temu mam raz, że 1000% pewności, że dany mudek jest po danej parze, to oprócz tego dużo łatwiej mi jest zmieniać mu samiczkę, gdyż już wcześniej to zaobserwowałem. Po zniesieniu jajek zabieram samicę z celi, wpuszczam inną i to musi potrwać tydzień przynajmniej. Nie mogę wpuścić od razu, bo samiec będzie ją z celi, wiadomo, strasznie tam dziobał. Natomiast jeżeli chodzi o boksy, wypraktykowałem to już. Wystarczy jeden dzień, gdzie samiec zostaje luźny, wpuszczam mu inną samicę. Na drugi dzień jest 100% para, moment. On nie traktuje tego boksu jako cele, tylko jako gołębnik. Całkiem inaczej się wtedy samczyk zachowuje. Okej, okay. Jest etap teraz okresu rozpłodowego, czyli za dużo się w hodowli nie dzieje poza okresem parowania. Mariusz, jaką masz technikę jako osoba już doświadczona przez okres kariery, powiedzmy, nie wiem, 25-letniej jako hodowca, czy 30-letniej nawet? Jakie masz doświadczenie pod kątem parowania? Jakiego samca dobierasz do jakiej samicy? Jakie oczy? Jakie lotka? Jaką budowę? Jakbyś mógł zdradzić coś hodowcom na ten okres? A, dobre pytanie, na które do końca nie znam odpowiedzi. Ja to po prostu robię na czuja, że tak powiem. Staram się przy łączeniu nie łączyć łączyć gołębie o różnych oczach. Czyli jeżeli jest szklane oko, to daję gołębia z czerwonym okiem w ten sposób. Jeżeli jest gołębie, trzymam w linii i te gołębie mniej więcej są jednakowo. Aczkolwiek zdarza się gdzieś, że jakiś jest, wyjdzie nieraz drobniejsza samiczka, większy samczyk. No to wtedy łączę te gołębie razem, żeby po prostu wypośrodkować ten wzór mojego gołębia, który posiadam. Później wydaje mi się, że na to nie ma jakiegoś tam super znawczy, super, nie wiem, wizjonera, że dany samczyk musi być z daną samiczką. Ja uważam, że to jest po części troszkę szczęście, zrządzenie rosu. I staram się łączyć zawsze najlepszego z najlepszym i to musi wydać efekt, no albo nieraz i nie. Ale na razie widać, że dają efekty. No, jakoś udaje się. Dość mocno teraz w ostatnich 2 latach, że tak powiem, przykuwającym uwagę w gołębniku rozpłodowym jest to ta pstra samiczka. Jest to również oryginalny gołąb od Drapy. Wywodzi się po 2 oryginalnych gołębiach Dirka van de Bulka. Ojciec jest Flanders Kittel, bezpośredni syn Kittla. Matka natomiast jest pełna siostra Olympic Rosity. Ta samiczka również już od 2 lat wydała mi wspaniałe gołębie. Między innymi w 2021
trzy gołębie do lotu, młode, wszystkie trzy po lotach, dwa z kompletem konkursów, jeden tam miał bodajże chyba dwa czy trzy. I w tamtym sezonie jako roczne trzy gołębie do lotu, dwa z nich, jedna leciała ciut słabiej, ale dwie samiczki z nich leciały perfekcyjnie, gdzie przyczyniły się bardzo do moich wyników w tamtym roku. Jedna jest dokładnie tej samej maści co matka, druga jest nakrapiana pstra. Super, bardzo czołowo siadały na oddział, na gołębnik. Pokazała się jedna, za chwileczkę była druga. Raz nawet z jednego lotu przyleciały dwie na raz. Uplasowały się na bardzo wysokich pozycjach w oddziale. Także myślę, że to prawdopodobnie również będzie taka perła, rozpodowa gołębnika. No cóż, ta jedna samiczka nie była w 50 ze względu na barwę, odziedziczyła to po matce, no ten kolor tak troszeczkę nie do końca. Wierzyłem, że o takim kolorze tak gołąb może fantastycznie latać, no gdyby była w 50, to ten wynik na pewno byłby dużo, dużo lepszy, bo tak jak powiedziałem, no bardzo czołowo siadała ta samiczka na gołębniku, na tle oddziału. Sezon 2023 mniej więcej rozpoczyna się za 2 miesiące. Ty, jako już hodowca doświadczony, jakie błędy mógłbyś przekazać hodowcom, żeby nie popełnili, i gdzie tkwi sukces w tych przygotowaniach? Czyli jaka karma, jakie suplementy, ile treningów, z ilu kilometrów, jaka motywacja, jaki system? O to dzisiaj Ciebie zapytam. Przede wszystkim Mariusz, jak rozpocząć ten początek sezonu, czyli co mniej więcej Ty szykujesz, kiedy gołębie parujesz jako lotowe, żeby wystartować z tym sezonem? No więc na mojej hodowli wygląda to w ten sposób, że gołębie parowane są w granicach 10 lutego. Odchowują młode. Staram się nie dopuścić do zniesienia drugich jaj, aczkolwiek nieraz się zdarzy. Natomiast wtedy te gołębie są automatycznie zabierane. Samica na pewno nie zniesie drugiego jajka u siebie w gnieździe. Zaczyna się metoda obiegowa. Także u mnie w hodowli nie idą na loty od jakiegoś młódka w gnieździe. Lecz już młode są odstawione wcześniej, te gołębie są przepędzane, trenowane są, wracają tylko i wyłącznie partner do partnera. Loty pierwsze treningowe staram się zaczynać, wywozić w granicach 10 kwietnia, jak pogoda pozwoli. Także ile tych treningów? 3 tygodnie przed pierwszym lotem konkursowym. Ile treningów? Różnie to jest z tymi pogodami, co roku jest to inaczej. Staram się zrobić w granicach 6 do 10 treningów gołębiom dorosłym. Tak to mniej więcej wygląda. Dystans? Pierwszy lot w granicach 28 km dwukrotnie jest powtarzany. Później w granicach 40 i każdy jeden następny, nieważne ile by to ich było, czy zdążę zrobić 3, czy zdążę im zrobić 8, jest to lot z odległości 60 km. Okay. No i teraz kwestia już związana z motywacją, czyli jakim systemem lotujesz, czy gniazdówką, czy wdowiaństwo, czy pierwsze loty gołębie lecą od młodego, jakbyś tutaj jeszcze mógł do tego wrócić tematu. No to tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem, już przed zanim zacznę loty treningowe, młode są odstawione od gołębi dorosłych, samiczki znajdują się w gołębniku wdów. Przy oblotach są przepędzane, nie widzą się i tylko i wyłącznie po powrocie z treningu mają tam od 5 do 10 minut czas, żeby się pocieszyć sobą. Także odstawiam młode, przerzucam samiczki, wyciągam miski z gniazd, z cel. I te miski po prostu trafiają tylko i wyłącznie do półek gniazdowych w trakcie treningu.
Okej, okay, a teraz w przypadku dalszej części sezonu stosujesz jakieś motywacje? W przypadku samców, samic? A jeżeli tak, to jakie? Nie, nie stosuję, nie stosuję. Ja uważam, że dobra partnerka dla samczyka to już jest wystarczająca motywacja. Ja ze swojej strony tylko staram się nie przeszkadzać. Im mniej się im przeszkadza, tym fajniej potrafią lecieć. Im mniej kombinacji uważam, tym lepiej. Także dużo obserwuję gołębie. W minimalnym sposób jakaś tam ingerencja z mojej strony jest. Mhm. Okej, okay. No dobra, a jeżeli chodzi, jeszcze wracając do systemów, próbowałeś kiedyś metody gniazdowej albo metody wdowieństwa robić takie testy, która metoda dla Ciebie była lepsza? Oj, tą metodą gniazdową to już ładnych paręnaście lat nie lotuje, także to już nie ten. Na pewno dużo lepsza jest metoda wdowieństwa. Odchodzą tutaj... Dobra, a jeżeli jeszcze, przepraszam, przerwę. Jeżeli wdowieństwo, bo to bardzo jest istotne dla hodowców w Polsce, to wdowieństwo suche, czy wdowieństwo od tak zwanego młodziaka w gniazdach, bo to jest taka szkoła, którą ja, jeżdżąc po hodowlach w różnych częściach Polski, wszyscy mi się pytają: Wiktor, jeździsz filmy nagrywać? Zapytaj hodowców, czy to ma być metoda gniazdowa, metoda wdowieństwa. Jeżeli wdowieństwa, to teraz na sucho, że nawet nie znoszą jajek, czy z jajek, czy z młodziaka. Tak jak wspomniałem, wyhodowują mutka. Wyhodowują mutka, stosunkowo ten młody jest dużo wcześniej zabierany, gołębie są rozdzielane. I dzięki temu mogę wejść troszeczkę lepiej w sezon, gdyż te gołębie nie karmią młodych i wiesz, odchodzi mi to, że jak trenuję, kiedyś tak robiłem, że był jeden młodek, ale te pierwsze loty są różne, jak się zaczyna je wywozić, te pogody też są różne, nieraz jest zimno, nieraz coś się opóźni, nie tak pójdzie, te młode potem siedzą w tych miskach, gołębie przylatują, tak jak wspomniałem, ta pogoda jeszcze nie jest wyklarowana, dochodzi jakiś tam wysiłek fizyczny, potem wysiłek przy karmieniu młodych, niepotrzebne, a tak dużo szybciej są odsadzone te gołębie, dużo szybciej dochodzą do siebie, dużo lepiej, dużo fajniej mogę wejść w sezon. Jeżeli chodzi, tak jak wspomniałem, tracą energię i tak dalej, u mnie gołębie, chciałbym zaznaczyć, po lotach młodych, bodajże tydzień po lotach młodych, są pozamykane i na chwilę obecną, to dzisiaj mamy pierwszy marzec, jeszcze ani razu nie były od jesieni na gołębniku. Także, w sensie wypuszczone. Tak, nie było żadnych oblotów. Te obloty, ja myślę, że w granicach za tydzień czasu się odbędą. Dość intensywne, w miarę możliwości. No i wejdziemy w sezon. No i teraz karma. Karma, suplementy. Suplementy po części pokażemy u Ciebie w kuchni, bo trzymasz wszystko w domu. Ale jakie karmy na przykład? Karma. Jeżeli chodzi o karmę, stosuję, jeżeli chodzi o gołębie lotowe, jest to karma Bayer's. Tylko i wyłącznie. Jeżeli chodzi o gołębie rozpłodowe, jest to Flornas, gdzieś tam z dodatkami Goldwingsa. Okay. Tak to wygląda. A jeżeli chodzi o karmę Bayer'sa, jaką stosujesz? Taką główną... I od razu, gdybyś mógł zdradzić proporcje. Główną, bazową karmą to jest Valzontiens. Do tego Valzontiens zależy od lotu. Gdzieś tam dosypuje Galaxy Sport. Ewentualnie gdzieś jak te 500-ki są, to jest Galaxy Long Distance. Generalnie na pierwsze loty bardzo dużo idzie prawie że czystego Valzontiensa z domieszką ryżu paddy i tam jeszcze bodajże sobie dosypuję do tej karmy troszkę konopi? Nie. Orzeszków? Kurczę. No i po sprawdzeniu jest to orkisz. A, orkisz. Tak, 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 tak. A dlaczego orkisz? Skąd się to wziął? No można poczytać, jakie są, jakie ma
walory, że tak powiem, odżywcze. Jest to starodawna pszenica, w tej chwili się tak za bardzo nie sieje, ona ma dużo mniejszą wydajność z hektara jak ta zwykła pospolita, ale jeżeli spojrzymy, w zwykłej pszenicy nie masz nic praktycznie. W orkiszu masz jakieś tam mikro, makro elementy. Lubię czytać, można sobie poczytać. Jest. A jakie to proporcje tego dodajesz? W granicach 10%, przeważnie 10%, gdzieś tam nieraz 20%. Jest to ziarno, które jak sobie sięgniesz do literatury, w starożytności było stosowane głównie dla żywienia gladiatorów. To wzmagało dużo siły. Można poczytać, naprawdę fajna rzecz. I na obecną chwilę znajdujemy się w kuchni, gdzie w okresie zimowym wszystkie posiłki dla gołębi są przygotowywane. Tutaj z wiadomych względów, jeżeli chodzi o temperaturę, żeby te wszystkie środki nie zostały jakoś tam zmrożone, nie potraciły swoich właściwości. Ja tylko dodam, że jakbyśmy zwrócili obiektyw w tamtą stronę, to za tym oknem znajdują się twoje gołębniki. Czyli ty dosyć, że na co dzień jesteś w tych gołębnikach, tak jak wrócisz do domu, to znowu widzisz gołębniki. Tak, także. To jest bardzo, bardzo częsty, że tak powiem, bardzo częste miejsce, w którym nawet nie przygotowując karmy, przyskanę i spojrzę zawsze okiem. Można powiedzieć, mam 24 godziny na dobę podgląd, co się dzieje w środku i wokół gołębników. Jeżeli chodzi o karmienie, na chwilę obecną gołębie dostają mieszankę, tak jak tutaj możemy zaobserwować. Jest to mieszanka Goldwingsa rozpłodowa, bez żadnych dodatków typu pszenicy, jęczmienia. Dostają 100% wyłącznie taką karmę. Jeżeli młode się wyklują, do tej karmy dosypywana jest również karma Goldwingsa lub, tak jak wcześniej wspomniałem, Flornasa. Jest to karma białkowa, wymieszana razem, i na tą karmę podaje między innymi olejek. Ja to od razu chciałbym zaznaczyć, bo żeby też hodowcy widzieli, ty stosujesz produkty różnych firm, tak jak Bugała Jet, tak jak Herbot, bo to, co byśmy za chwilę pokazali też hodowcom, ale w ogóle koncepcja produktu Bugała Jet skąd się u ciebie wzięła? Wiesz, no tak jak mówię, staram się oglądać, staram się czytać, coś tam, jakieś nowinki na bieżąco być. Zwróciłem na to uwagę, na te produkty. Postanowiłem spróbować. No i powiem szczerze, stosuję, to już będzie trzeci sezon. No właśnie, ty miałem powiedzieć, że 3 lata już stosujesz. Tak. Zresztą sam wiesz, po zamówieniach. Praktycznie wszystko cały czas od ciebie. 90, można powiedzieć, procent produktów, jakich nabywam, wszystko jest za pośrednictwem twojego sklepu. To od razu jeszcze zapytam. Wiem, że to będzie pewnie reklama, ale każda reklama jest dobra, jeżeli jest uczciwa. Czy paczki docierają w ciągu 24 godzin? Tak, paczki docierają raz, tylko się zdarzyło, ale to tylko i wyłącznie był telefon od pani, że danego produktu nie ma, będzie jutro, i czy ewentualnie można się wstrzymać paczką. Tak też było, wstrzymaliśmy się z paczką. Paczka wysłana była 24 godziny później, oczywiście z tym produktem, który już doszedł. Wszystko było w terminie jak najbardziej, także jeszcze na razie nie zdarzyło się, żeby paczka nie doszła w terminie. A z systemu widziałem, że jesteś naszym stałym klientem od 3 lat, właśnie od 4 w sumie, 3,5 roku dokładnie, bo tyle sklep istnieje, i tych zamówień u ciebie trochę było już. To tak jak mówię, ponad 90% dokonywanych zakupów produktów jest wszystko i wyłącznie za pośrednictwem twojego sklepu. Sklep uważam, nie wiem, reklama, nie reklama, ale fakt jest taki, że jest bardzo fajnie zaopatrzony, bardzo fajne produkty, bardzo szybka obsługa, profesjonalna obsługa, więc nie rozumiem, między innymi też różnego rodzaju promocje. Niestety jeszcze nic nie miałem okazji wygrać, ale bardzo fajna obsługa, mówię, wszystko dociera na czas, nie ma żadnych jakichś niespodzianek, wszystkie produkty mają aktualną datę, także nie ma, nic się nie zdarzyło, żeby coś mogło być przeterminowane lub zbliżać się bardzo do końca daty ważności, do upływu.
tak jak mówię, swojej historii, gdzieś tam wcześniej nabywając, różnie to było z tymi produktami. Tutaj zamówiłem raz, drugi, trzeci, do tej pory ani razu się nie zawiodłem, więc nie wiem, dlaczego miałbym gdzieś szukać, gdzie indziej, coś innego. Dokładnie, a już wracając do karmy. Tak, także mówię, stosuję olejek. Ten olejek jest stosowany przeze mnie zarówno gołębi podczas rozpłodu, jak również super sprawa podczas lotów. Mhm. Olejek, zbliżam karmę. No i do tego olejku dosypuję. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie trzymam się jednej firmy. Uważam, że bardzo dobre drożdże białkowe Herboca. Drożdże. Weź je otwórz, żeby pokazać hodowcom. Od razu właśnie jaka jest struktura, ja takie zrobię zbliżenie, właśnie już chwilę przyszło, zobaczcie hodowcy, to jest taka struktura, to są drożdże piwne z kiełkami pszenicy, bardzo, bardzo wydajne i bardzo dobre drożdże, jedne z najlepszych obecnie na rynku. Również tak uważam, także stosuję to też już kilka ładnych sezonów, bardzo fajna rzecz. Także drożdże, ewentualnie tak jak wcześniej wspomniałem, Krauwer Vital, również z ziołami, Gugała Jet, to jest u mnie mieszane. Dwie łyżki tego, dwie łyżki tego na karmę. Bardzo fajnie to się, te preparaty ziołowe uzupełniają się, się nawzajem. Jeżeli chodzi coś, nieodłączny, że tak powiem, również drożdże browarne w płynie, bardzo dużo tego używam, uważam super rzecz, kilkanaście ładnych sezonów, również na karmę. Dobra, i teraz właśnie jakie proporcje tego dajesz, bo wiesz dlaczego o to pytam? Na przykład niektórzy hodowcy żel oksygen rozcieńczają, weź na chwilę odkręć tą butelkę. Nie, ja nic nie, tutaj jeżeli i weź chodzi... nalej troszkę do nakrętki, nakrętki można lać i chcę pokazać, że to jest taki syrop. To jest taka konsystencja, no nie, akurat to jest taka konsystencja, bym nazwał może nawet nie tyle syrop, ale taka płynna. Chodzi o to, że niektórzy podają to do wody, niektórzy do karmy, różne są sposoby podawania, ale ty na przykład nie rozcieńczasz to z wodą albo z nie, czymś. Nie, nie, ja to w ten sposób może. A, okej. Okay. Zbliżam po prostu karmę. No i zapach już jest, zapach czuć. O, i na to jest dosypywane, tak jak dzisiaj można widać po wiaderku. Dzisiaj już jest Mariena, bardzo fajna posypka. Droga, bardzo droga. Może i tak, ale bardzo fajna, także. Ja dlatego o tym mówię, bo to jest ktoś, kto kiedyś mi powiedział, że to jest MMK. To nie jest MMK, to są minerały w proszku. Minerały, tak. Źle to jest opakowane, bo wiesz, no niewygodne, opakowanie tak. Jest niewygodne i też druga rzecz nie świadczy o jakości, bo to wiesz, no jakby to było zapakowane w jakiejś dobrej jakości opakowanie, zupełnie inaczej by to wyglądało, a opakowane jest takie w zwykłą folię, tylko że dr Marien wymyślił produkt, który na dzień dzisiejszy jest uważam numerem 1, jeżeli chodzi o minerały dla gołębi, drogi produkt, ale najlepszy na rynku jaki jest. Tak, dokładnie. Także minerały dzisiaj akurat widać po wiaderku były sypane. Te minerały uzupełniane są białkiem z bugałcze. Białko stosuję głównie, to jest też bardzo fajna rzecz, ja ją stosuję również jeżeli chodzi o gołębie rozpłodowe jak i lotowe. Zwłaszcza po locie dostają gołębie lotowe, w dniu przylotu dostają posypkę. Robisz też miszung taki jak Piotr Bugała? Nie. Nie robisz? Nie, nie, nie. Ja wszystko daję na karmę, nie robię takich miszungów. Rozdzielam sobie to na poszczególne dni tygodnia i gdzieś tam załóżmy dwa razy w tygodniu coś takiego dostają. Tylko tak, jeżeli chodzi o na obecną chwilę, gołębie dostają tą karmę, klują się młode, dostają białkową i nie, wtedy bardzo mało tego używam, ale w momencie, gdy te młode dorastają tworzą są większe się pióra, wtedy już nieraz zaobserwowałem, że podczas dawania tej karmy jest tak bogata,
że gołębie bardzo szybko zaczynają ganiać się na jajka, nie karmiąc dostatecznie młodych. Więc ja wtedy dosypuję sporo rzepady i wtedy to ich delikatnie hamuje, ale jeżeli dodaję ryżpady, to wtedy bardzo często stosuję właśnie to białko. Okej, to bardzo fajnie młode się rozwijają, także. Czyli jakbym miał to zrozumieć, bo teraz tak, hodowcy, tutaj jest karma bardzo wysoko białkowa. I teraz jeżeli podajemy taką karmę i zastosowalibyśmy dodatkowo białko, no to byłoby może troszkę przesadzone, chociaż ja u siebie osobiście daję to i to. Ale jeżeli teraz tak ty powiedziałeś, to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo to co powiedziałeś, w momencie gdy osłabiasz karmę ziarnem ryżem pady, to wtedy dosypujesz białko, żeby po prostu, żeby uzupełnić. Tak, uzupełniam białko, wtedy te młode naprawdę hamuje stare gołębie, dorosłe gołębie przed zbyt wcześnim zniesieniem jajek, zbyt wcześnie. Uzupełniając tą karmę białkiem, powoduje to, że te młode, mimo troszkę uboższej karmy w danym cyklu, w danym momencie, i tak mają zapewnione to białko i bardzo fajnie się rozwijają. Super. Cóż mogę powiedzieć? Do wody Vitacombex. Mhm. Również tą witaminę stosuję zarówno w gębniku rozpodowym, jak i lotowym. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Następnym takim produktem jest z firmy Prima lecytyna. To do karmy. Tak, to na karmę. I też nie mam jakiegoś schematu, że jeżeli jest lecytyna, to musi być podana z ziołami, albo musi być podana z drożdżami, czy z białkiem. To jest różnie. Raz będzie podana z białkiem, raz będzie podana z ziołami. Na przemian nie ma to większego znaczenia, uważam. Także mniej więcej. Czyli jak ja zrozumiałem, to jeżeli byśmy hodowcy zobaczyli, to teraz tak. Mamy tutaj na przykład naturalny wabń. Widzę, tutaj podajesz z firmy Alvana Eco, czyli to jest jedna rzecz. Podajesz zioła Krauter Vital wraz z Krauter Jet od firmy Bugała Jet. Podajesz drożdże Herboca BMT. Do tego idzie Vitacombex do wody. Żel Oksygen Plus, zaznaczam, bo to jest istotne, żeby ktoś nie kupował zwykłego, tylko ten z plusem. No to jest żel Oksygen. Potem idą doktora Marianne minerały. Potem lecytyna. No lecytyna to produkt jeden z lepszych też również na rynku, ze względu na to, że to jest taki bardzo gęsty syrop, nawet w formie bardziej miodu chyba. Produkt, który nie jest drogi, a bardzo fajnie powoduje, że u gołębi jest spalana tkanka tłuszczowa na energię. I co też fajnie, też w okresie lęgowym działa u gołębi młodych. Potem olej. I co tam jeszcze było? I białeczko. A, i białeczko. Bo tak jak tam widzę, jeszcze masz EP 5000 i Herboland. I teraz to kiedy stosujesz? Herboland też gołębie... Bo to jest zwykła herbata. Zwykła herbatka, po prostu, że tak powiem... wstyd się przyznać, nie chce mi się zagotowywać. Także tu już mam gotową herbatkę, też stosuję już ją nie pierwszy rok. Bardzo fajna rzecz. Także te gołębie praktycznie przez cały rok piją tą herbatkę. Czy to są gołębie młode, rozpodowe, czy gołębie lotowe. W gębniku lotowym raz w tygodniu, w gębniku rozpodowym przeważnie dwa razy w tygodniu taka herbatka jest podawana do wody. Mhm. No i widzę jeszcze elektrolity z probiotykami EP 5000. Tak. To też dajesz w okresie lotowym? Tak. Jeżeli chodzi o ten produkt, bardzo fajnie podczas lotów się sprawdza. Ja w niedzielę daję to razem z toriaminem. Także toriamin też dostają gołębie firmy Torisana, plus dosypana jest do wody tutaj ten elektrolit. Jeden w drugim bardzo fajnie się uzupełnia. Widziałem bardzo fajnie gołębie, moment, nabierają sił, pompują się także. Elektrolit EP 5000 to jest, hodowcy, tak najbardziej mówiąc w skrócie, zwykły, najzwyczajniejszy elektrolit z dodatkiem po prostu jedynej bakterii, która jest najlepsza dla drobiu, nie tylko dla gołębi, w ogóle dla drobiu, Bacillus subtilis. Tu jest nawet wymienione to,
Jakbyś przytrzymał, to tam jest, ja zrobię takie zbliżenie. O. I w czwartym zdaniu jest wymieniona zawartość unikatowych bakterii probiotycznych Bacillus subtilis. To jest bakteria probiotyczna, która jest typowo dla drobiu. Chodzi o to, że dochodzi do przewodu pokarmowego, dokładnie do jelit. I tam ma swoje najważniejsze działanie, co powoduje, że u gołębi bakterie probiotyczne zasiedlają jelita, a nie tylko wolę i żołądek, bo no jest to troszkę inaczej niż u człowieka. Czyli takie najzwyczajniejsze bakterie probiotyczne dla człowieka nie zadziałają u zwierząt, bo u nas przewód pokarmowy to jest od razu połykając tabletkę żołądek, a u gołębi jest wolę, później żołądek i później jelita. I ta droga jest o jeden etap dłuższa. Tak, może jeszcze, co miałbym dodać, to jeszcze dwóch produktów w sumie nie pokazałem, których też również taką gdzie są stosowane non-stop. I czy to chodzi o rozpód, czy chodzi o gołębie lotowe, jest to może... Probak 1000 i komatoza. A, okej. Okay. Także te środki tak samo są stosowane w hodowli. Również, czy to są gołębie rozpodowe, czy to są gołębie lotowe. Kometozy, widzę, masz dużą puchę. Dużo stado, duża pucha. Kometoza to typowo produkt również na jelita. No i teraz ktoś mógłby popatrzeć, hodowcy, zobaczcie, jakbyście zerknęli sobie teraz na kamerę, na obiektyw, to no jest tego sporo, bo każdy z tych produktów, jakby ktoś by powiedział, miałby codziennie podać, to no braknie dni. Ale w rzeczywistości połowa z tych produktów nie jest podawana teraz. Niektóre produkty są podawane, tak jak ty powiedziałeś, w danych sytuacjach. Przecież białko powiedziałeś, że nie stosujesz codziennie, tak, tylko stosujesz wtedy, kiedy obniżasz karmę. Tak, dlatego też to nie jest tak, że tydzień ma 7 dni i w ciągu 7 dni te wszystkie produkty są dawane. To nie jest tak. Niektóre produkty są na przykład dane raz w jednym tygodniu, inne produkty są dane w drugim tygodniu. Niektóre produkty powtarzają się, że są i w jednym, i w drugim. Także to nie jest tak, że w ciągu 7 dni te wszystkie produkty są wykorzystane. No, to jest istotne, bo na przykład jakbyście zobaczyli sobie jeszcze, tak wracając szybko tym kadrem, to na przykład są produkty, to co ty powiedziałeś, że jak idzie olej, załóżmy, to już nie idzie lecytyna, bo to są produkty, które mają takie samo zastosowanie. Tak samo wtedy nie idzie żeloksygen, bo gdybyśmy szybko tak zrobili tylko takie połączenie tych trzech produktów, to jest olej, który jest na bazie 10 olei, to jest czysta lecytyna typowo z L-karnityną, a to jest żeloksygen na bazie bakterii, na bazie drożdży piwowarskich, jako drożdże aktywne, które podajemy również na karmę. Czyli tym zwilżasz i tym, ale nie codziennie? Nie. To tak właśnie, tak jak tu wspomniałeś. Jeżeli w tym tygodniu był dawany żeloksygen na karmę, to drożdże już nie szły. A, okej. Okay. Tylko na przykład w następnym tygodniu, jak idą drożdże na karmę z olejkiem, wtedy nie używam żeloksygen. A, okej. Okay. Coś innego na zmianę. Jest to jakoś tam rozłożone na kilka etapów. Jest to obecnie przez 2 lata jeden z lepszych moich gołębi rozpodowych na gołębniku. Jest to oryginalny gołąb od Andreasa Drapy. Jest to pełen brat 1000 tej samiczki najlepszej RV. Ten gołąb już w ciągu 2 lat wydał mi kilka bardzo fajnych gołębi. Mam bodajże 2 bardzo fajne roczniaki, gdzie jako mutki, jako roczniaki bardzo fajnie poleciały. W tamtym roku również gołębie, w lotach gołębi młodych bardzo fajnie poleciały, po nim również są 2 gołąbki. Także to jest jeden z tych, no mi się wydaje, że fajniejszych i na przyszłość być może najlepszy gołąbek. Także po oryginalnych gołębiach Dirka van de Bulka.
Tutaj mówimy o linii gołębi Kittel chyba, tak? Tak, 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 tak. Jego ojciec to jest 261, jest to połowy samczyk, syn bezpośrednio Kittla. Ten 261 u drapy bodajże już udokumentowany jest, wydał 10 fenomenalnych gołębi pierwszego, trzeciego, piątego asa RV-u. Także również no tutaj troszeczkę mi się poszczęściło z tym ptakiem, gdyż również u mnie już, no tak jak wspomniałem, wychodzi na jednego z fajniejszych gołębi w gołębniku rozpadowym. I aktualnie znajdujemy się w przedsionku, tak jak wspomniałem, w którym znajdują się boksy dwupoziomowe, co bardzo, że tak powiem, ułatwia mi pracę w hodowli. Tak, w takim boksie znajduje się miska plus spoczywacz. Ułatwia mi to pod tym względem przeparowania gołębi, tak? Także, tak jak już wcześniej wspominałem, wyciągam partnerkę, po 24 godzinach wsadzam kolejną i nie ma problemu tutaj, żeby te gołębie się nie parzyły. Niektórym samczykom, tym najlepszym, staram się do lotu dać dwie, nieraz trzy partnerki, gdzie, tak jak mówię, bardzo mi to ułatwia, bardzo szybko to idzie. Tu akurat znajduje się gołąb, oryginalny gołąb Dirka van de Burka. Jest to wnuk Kittla i wnuk Pitbulla. Bardzo fajny gołąb również. Już gdzieś jakieś tam początkowe zalążki są z tych gołębi. Zaczynają się pokazywać. Przedziałów masz, widzę, takich segmentów 8. Tak. A kto to wykonywał dla ciebie? Mój znajomy stolarz na moją prośbę, na mój jakiś tam wzór, który gdzieś tam sobie zaprojektowałem. Także tak to wszystko wygląda. Tu też jest kolejna bardzo fajna para. Ten stary gołąb. Jest to najlepszy syn mojego 994, który niestety już aktualnie nie zalęga. Jest ojciec jego, jest pełnym bratem Karla Czempa, dwóch olimpijczyków, syna króla i królowej. Jest samiczką aktualnie z gołębi Porsche 911, także tak to wygląda, tych boksów jest kilka. Znaczy nie jest dużo, bo masz, widzę, 8 właśnie. Bo tych super wyjątkowych gołębi też nie jest za dużo na gołębniku. I to jest też prawda, bo nie ma, jak to mówią, gołębnika ze złota, żeby po prostu wszystkie 100, na przykład powiedzmy 100 gołębi, czyli 50 par, wszystkie jakie ma się na gołębniku, żeby było wszystko najlepsze. Tak, tak jak mówię, ze względu na przeparzania, bo w gołębniku rozpłodowym, to ja wcześniej pokazywałem, są bardzo duże te cele. I ja po prostu też, dopóki samica nie zniesie jajek, te cele są zamknięte, także mam też również 100% pewność, że te gołębie są po tych gołębiach co trzeba. Ale dodatkowo, jeżeli chcę samczykowi, zamierzam w sezonie dać dwie lub trzy partnerki, to te boksy zdecydowanie załatwiają mi całą sprawę, ułatwiają mi niesamowicie. Prezentuję najlepszego gołębia jeżeli chodzi o sprint. Jest to najlepszy gołąb oddziału, najlepszy gołąb okręgu w kategorii A. Ten gołąb w tamtym roku również fantastycznie siadał, miał bodajże pierwszy konkurs na ponad 4500 gołębi, czwarty konkurs i ósmy, jak się nie mylę. Tych konkursów było tam troszeczkę więcej, bo tam też był i 12, 17. Na od 2,5 do prawie 5000 gołębi, przeciwko 5500 gołębi. Także również bardzo fajny gołąb. Ten gołąb wywodzi się, tak jak wcześniej chyba wspominałem, po oryginalnych gołębiach od Tadeusza Zobla, no mistrza, wicemistrza Polski w kategorii B. Jest to wnuk Usaina, superlotnika, wnuk czerwonej złotej medalistki Wery. Także również te geny ma w sobie fantastyczne. Notabene pochwalę się, że w tamtym roku na jesieni również udało mi się od Tadeusza nabyć
on jest wnukiem, to córkę również superlotniczki, czyli jego ciotkę, która jako roczna była bodajże trzecim lotnikiem oddziału Gniezno 222. Także chciałem coś z tej linii dołożyć również. Udało się. Także. I aktualnie znajdujemy się w gębniku lotowym, w jednym z przedziałów, gdzie gołębie w tej chwili wysiadują jajka. Właściwie to prawie że kończą, bo w ciągu 2, 3, 4 dni powinny pokazać się pierwsze młode. No właśnie, i teraz to, co mówiłeś już na samym początku, to są tylko jedne młode. Tak, to są tylko jedne młode. I później za nim, tak jak wspomniałem, staram się nie dopuścić do drugich jaj, jak tylko widzę, że zaczynają się interesować sobą. Samiczki zostają oddzielone od samczyków. Jeżeli młode są zbyt małe, pozwalam im dokończyć metodą obiegową. Myślę, że to wtedy trwa nie dłużej jak 4 dni i już wchodzą w taki typowy cykl oblotów, przepędzania, przeganiania. Masz podczas sezonu jakieś załamanie formy u gołębi? Czyli po 6 locie, żeby na przykład gołębie miały jakiś tam takiego tak zwanego doła formy? I jeżeli masz takie coś, to czy jakoś sobie z tym radzisz? Nie zaobserwowałem tego. Na swojej hodowli nie zaobserwowałem czegoś takiego. Z tym, że ja, tak jak już wcześniej mówiłem, nie lecę lotów, do tej pory nie leciałem lotów maratońskich. A, okej. Także nie miałem, różne pytania były dotyczące tych gołębi. Ja wychodzę z tego założenia i zawsze mówię w ten sposób, nabywając gołębie do swojej hodowli, obserwowałem hodowlę, na jakich dystansie hodowca leci. Jeżeli ktoś leci od 100 do tych 500 km i w tym się specjalizuje, wiadomo, tak jak w Niemczech nie ma tych lotów 700+, a przynajmniej w niektórych RV-ach być może pojedynczych są, generalnie nie ma, więc te gołębie nie są wkładane na maratony. Ja ciągle gdzieś tam w rozmowach z kolegami mówię, bo ciągle gdzieś ktoś tam mnie podpuszcza, te gołębie się nie nadają na loty maratońskie. Ja tymi gołębiami lotowałem w Gnieźnie i te gołębie po prostu przylatują. Po prostu przylatują, tak jakby je ktoś, brzydko mówiąc, z pralki wyciągnął, każdy pióro w drugą stronę. Te gołębie najlepiej się spisują, tak jak już wcześniej mówiłem, 300-500. I tak jak z kolegami mówię, to tak jakbyś Usaina Bolta puścił na, gdzie biega te 100 metrów, by go puścił na 3000 metrów, czyli na 3 km. Myślę, że w połowie treningu zszedłby z bieżni i położyłby się z boku na trawie. Dokładnie. No też jesteś osobą, która trochę z branży jakby tego, czym się zajmujesz, też masz jakieś doświadczenie pod wieloma kategoriami, też jesteś osobą, poprzez właśnie takie własne doświadczenia przekładasz to na hodowlę, co nie? No tak mi się wydaje, staram się, aczkolwiek tak jak mówię, od 2 sezonów gdzieś te gołębie zacząłem nabywać na te dalsze loty. Zobaczymy, jakieś tam pierwsze żalążki już są. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Jeżeli chodzi o przedziały, to cel masz, widzę, 6, 24 tutaj. Znaczy akurat w tym przedziale to jest największy przedział, 24 cele, tak, w środkowym. A czemu tam te przedziały są zamknięte? Tam jak patrzymy, bo akurat my jesteśmy w ostatnim przedziale, ono jest otwarte, tamte są zamknięte? Zamknięte są z prostego powodu. Ja dopiero je otwieram, jak są młode, zaobrączkowane. Żeby nie pobiły może jaj. Z tego względu, że część samiczek, są samiczki niektóre bardzo uparte i mimo wszystko, że mają nowego partnera, nową celę, siedzą na jajkach. Jak otworzę przedział, w którym znajdowała się, lęgła się w sezonie wcześniejszym, potrafi wejść, zdominować samiczkę obecną, która
która, która jest z jej byłym partnerem. No i wiadomo, że wtedy po prostu dojdzie do jakichś tam zniszczenia jajek, pobicia jajek. No niepotrzebny za jakiś tam mętlik. Mało tego, później ta młoda samica też ma jakieś już takie obawy, nie za bardzo chętnie chce wlatywać do tej półki.